Witajcie, tutaj Joanna Hołuj z kanału Okiem Matki. Powiem dziś o dziecku w przedszkolu. Oddajemy dziecko do przedszkola. W czym problem? W czym problem? Otóż dla mnie przedszkole to jest duży problem. Dlatego, że moja filozofia życiowa i moje doświadczenia też pierwotne, tak, z dzieciństwa są, moje doświadczenia są średnie, tak, albo bo można powiedzieć, że dosyć złe. Ja byłam i w żłobku, i w przedszkolu, i we wszystkich różnych instytucjach, nie lubiłam tego i nie chciałam, żeby moje dzieci chodziły, ale pierwsze dziecko było najpierw u niani, ale byłam w stanie za to zapłacić, ale cały dzień, a potem było w przedszkolu. Teraz drugie dziecko, no właśnie, sądziłam, że uda mi się go nie oddawać do przedszkola, ale słuchajcie, pewne, no właśnie, to mówiłam niedawno o takiej zmianie, zmiany. Pewne rzeczy, choćbyśmy bardzo chcieli, okazują się być nie do pogodzenia, pewne filozofie i zastosowanie w praktyce, bo co my tu mamy, jaką filozofię? Moja filozofia to to pokojowe rodzicielstwo, czyli pokojowe, tak, czyli brak przymusu i edukacja domowa, czyli również brak przymusu, czyli wolność, czyli spokój, tworzenie relacji z dzieckiem i entuzjazm w tym wszystkim. Dobrze, ale jednocześnie z drugiej strony ja jestem samotną matką i muszę pracować, a pracuję w domu. Zasadniczo dobrze, że w domu, może, a nie na zewnątrz, bo wtedy to w ogóle dzieci w ogóle musiałyby po prostu nie być w domu, tak? Ale ja pracuję. Przez rok było mi trudno, bo nie miałam pieniędzy, po prostu dziecko zostało w domu, ale było mniejsze, była niania, chwilowo był jedno z moich rodziców. Ten rok jest inny, no i co? Postanowiłam, że dziecko pójdzie do przedszkola, ponieważ ja odczuwam wewnętrzne wypalenie i to po prostu nie jest do zrealizowania. Tak jak miałam w zeszłym roku dzieci na lekcjach i to jakoś udawało się połączyć dzieci starsze i młodsze, nawet tego mojego małego, on dużo spał też, tak teraz mam starsze dzieci. Absolutnie to są interesy nie do pogodzenia, dlatego dziecko musiało pójść do przedszkola. Próbowałam znaleźć nianię, nie udało się jej znaleźć. Może tak jest lepiej, na pewno tak jest dla mnie taniej. Okej, okay, ale nie taki diabeł straszny. No co z tym przedszkolem? Tak jak we wszystkim, ja wierzę w złoty środek, w balans, umiar, nigdy nie wylewam dziecka z kąpielą, więc to przedszkole, ono do mnie tak po prostu przyszło. W pewnym momencie przechodziłam, chodziłam po osiedlu, u nas są trzy przedszkola na osiedlu i poczułam taki instynkt. Po prostu weszłam do jednego, to się nazywa przedszkole integracyjne, integracyjne jakieś tam, nieważne, przedszkole w tej miejscowości, gdzie mieszka. I to było to, integracyjne, to znaczy tam są dzieci, które mają specjalne potrzeby, dzieci z zaburzeniami. I jest to dosyć kameralne, małe przedszkole, więc kiedy już wybieramy przedszkole, nie do końca to jest po linii z naszą filozofią, ale nie mam wyjścia, no to sobie bierzemy pod uwagę aspekt gdzie, czyli jakie to jest przedszkole. I dla mnie to przedszkole było idealne, bo to właśnie było przedszkole integracyjne, gdzie jest dosyć kameralnie i gdzie nie ma takiego dużego nacisku na wyścig szczurów od urodzenia niemalże. Także zajęcia, wszystkie dzieci od najmłodszej grupy muszą mieć zajęcia, a za mało swobodnej zabawy, kiedy tak naprawdę się uczą. Drugi aspekt, z kim? Z kim ono tam będzie? I była tam taka cudowna pani, tak naprawdę ona zawsze w tym momencie, kiedy on przychodzi, ona go odbiera i on jest do niej stosunkowo przywiązany, właściwie do niej najbardziej. I to było dla mnie ważne, że to była zawsze ta sama osoba. Dla takiego 2,5-latka to jest ważne.
żeby to była zawsze ta sama osoba, ta konkretna pani, która go witała i jeśli on płakał, bo on jeszcze płacze, tak to jest drugi tydzień, tak na serio już. Przy rozstaniu trochę płacze, ale kiedy ją widzi, nie, tak? I zaraz potem przestaje, wchodzi w ten tryb przedszkola. Więc z kim? Ważne jest z kim? Kto tam uczy? Kto tam jest? Jakie to są osoby? Jak, co ja czuję? Co ja czuję, kiedy widzę tę osobę i się z nią witam, tak? A czułam dobrze. Czułam, że jest, że rezonujemy, tak? A to jest bardzo ważne, co my czujemy, kiedy spotykamy te osoby, jak wchodzimy do przedszkola, do tej instytucji. Kiedy? Trzeci aspekt, kiedy? Kiedy to znaczy, w jakich godzinach tam dziecko jest? Ja myślałam, że będę miała nianię w różnych godzinach, ale tak naprawdę ostatecznie stanęło na tym, że dziecko nie idzie rano. I ja się z tego cieszę, ponieważ rano jest cała ta podstawa programowa i nawet te grupy najmniejsze, one coś tam mają, na przykład angielski i tak dalej. Ja i tak swoje dziecko uczę. Uczę je w zupełnie inny sposób. Nie chcę, żeby ktoś go uczył w inny sposób, taki bardziej szkolno-przedszkolny. Tam. Nie chcę w ogóle, żebym miała jakiekolwiek zajęcia tak naprawdę, poza jakimiś takimi wyluzowanymi, jak są po południu. Więc on chodzi po południu. Po obiedzie przychodzimy, ale przychodzimy dokładnie na drzemkę. Ostatnio tak się ustaliło, że wchodzimy w tryb drzemki i to właściwie nawet tak, po obiedzie, więc nawet nie je tam posiłku, co też jest dla mnie ważne, bo to prawdziwie, praktycznie to jest niewykonalne, żeby znaleźć przedszkole z naprawdę dobrym jedzeniem, a ja mam duże wymagania i nie odstąpię od nich. Jeśli chodzi o obiady, często to jest catering, tam akurat nie jest, ale często to jest catering i często to nie jest dobre jakościowo jedzenie. Jeśli ktoś musi, to oczywiście oddaję dziecko na cały dzień, ale ja nie muszę, więc ja nie chcę do tego się dostosowywać i Wam też tego nie polecam, jeżeli nie musicie dziecka oddawać. To lepiej, żeby jadło w domu. Ja zresztą gotuję 5 przemian, stosuję dużo ziół, sezonowość, tak. A jak on idzie na południe, to tam ma tylko podwieczorek, jakąś tam kanapeczkę i nie ma właściwie słodyczy, to też jest ważne. W tym przedszkolu, tak? Nie ma żadnych słodkich deserów, nawet na podwieczorku. Więc jest popołudniami. Popołudniami, okej, jest do późna, jest nie do 18 czy 18.30, ale to ostatecznie jest te kilka godzin, bo ja wtedy pracuję. I bardzo ważne jest to, że ja w pewnym momencie nie miałam możliwości odpoczynku i swobodnego, wyluzowanego prowadzenia zajęć. I to było absolutnie kosztem mnie, kosztem również ludzi, ale to jak gdyby zwykle nie było kosztem ludzi, ponieważ nie wiem, jak ja to robię. To jest mój zapewne talent profesjonalny, że moje zajęcia są bardzo dobre i efekty są świetne, pomimo wszystko. Ale teraz po prostu ja nie jestem tak wypalona, więc polecam przedszkole, jeżeli musicie. I to tyle, tak? Czyli gdzie, z kim, kiedy, I co tam się dzieje, co tam jest, tak? Czyli co je i co robi. Tak, wierzcie w siebie, zmieniacie się na lepsze, nie pozwólcie, by zgasł wasz wewnętrzny ogień, wasze wewnętrzne instynkty, intuicje, przekonania, które wam mówią, co jest dobre dla was i waszej rodziny. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, pozdrawiam.